Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na jakieś urządzenie, ale będzie tak nietypowo, ponieważ spojrzymy sobie na tego typu plafon. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to plafon Visini Inspire. Jest to dokładnie kod produktu 780583, który został przeze mnie zakupiony w popularnej sieci sklepów Leroy Burla na dzień 22 kwietnia 2024 w kwocie, uwaga, 499 zł. I niestety na samym wstępie muszę powiedzieć, że nie uzyskamy w tym materiale prawdziwego tutaj światła, ponieważ kamera przekłamuje. Natomiast światło jest bardzo potężne i wyraziste. Obudowa tego plafonu została wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym i błyszczącym. Niestety szukałem jakichś szklanych, ale o takich aktualnie możemy zapomnieć. Wysokość tego plafonu to 12 cm, szerokość 76, średnica również 76. Moc, jeśli chodzi tutaj o moc w watach, wynosi 40. Moc świetlna 6600 lumenów. Temperatura kolorów od 2700 do 6500 kelwinów i fajne jest to, że możemy tutaj regulować sobie barwy tego światła. Mamy tutaj barwę zimną, neutralną oraz ciepłą. Oczywiście dostajemy tutaj pilocik zdalnego sterowania, który jest zasilany baterią typu CR2032, czyli po prostu popularne większe pastylki. Prezentuje się dokładnie tak i za chwilkę tutaj przetestujemy to i otrzymujemy oczywiście tutaj stertę papierów, 5 lat gwarancji, no i po prostu instrukcja obsługi, która pokrótce prezentuje się tak, ale uwierzcie mi, tam nic ciekawego nie ma. Otrzymujemy również tam zestaw kołków, takich pierdół do montażu tego wehikułu. Swoją drogą już kiedyś prezentowałem inny plafon. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to serdecznie zapraszam, tutaj gdzieś w prawym górnym rogu powinien pojawić się odnośnik do tamtego materiału. Spójrzmy sobie tutaj bliżej na to wszystko. I muszę powiedzieć, że naprawdę plafon bardzo fajnie, starannie został wykonany. Nie ma co się czepiać. Dodatkowo cena również jest bardzo fajna, no tylko tak jak wcześniej mówiłem, szkoda, że nie jest to szkło, na którym mi zależało. Oczywiście to takie przejściowe oświetlonko. Tak prezentuje się, gdy nie jest zapalony. I za chwilkę tutaj sprawdzimy sobie funkcję tego pilota i plafoniku. Pilocik działa bez zarzutów, tylko tak jak na początku mówiłem, no szkoda, że kamera przekłamuje i nie odda tego światła. Dobrze, tutaj mamy przycisk włączający plafon. Ok. Tutaj mamy przycisk wyłączający. Ok. Dobra, załączmy to. Tutaj mamy na górze i na dole rozjaśnianie i przyciemnianie tego plafonu. Sprawdźmy. Teraz przyciemnię go. Wystarczy, że będziemy go tutaj trzymać dłużej. I ściemnia się bardzo ładnie. Natomiast teraz damy sobie do góry. I ładnie się rozjaśnia. Nie musimy tego naciskać, jak sami możemy zauważyć. Wystarczy po prostu przytrzymać. Teraz tak. Tutaj z boku z kolei mamy przyciski, dzięki którym możemy płynnie zmienić barwę. Dajmy sobie na najcieplejszą. Tak jak mówię, no niestety tutaj kamera nie oddaje tego. To jest najcieplejsza barwa i światło jest tutaj naprawdę bardzo pokaźne. Ale kamera tego nie pokaże. Natomiast teraz zmieńmy sobie na barwę jaśniejszą.
Teraz przechodzimy do zimniejszej i najzimniejszej. Dobra. Tak to wygląda i spojrzymy sobie za chwilkę teraz na następne opcje. Światło jest bardzo ostre. Tutaj być może Wam pokażę na tym przykładzie. Naprawdę bardzo fajnie wszystko jest oświetlone. Calutki pokój. Bardzo ładnie rozjaśniony. Przechodząc dalej, mamy mój ulubiony przycisk, który znajduje się po środku. Jest to z automatu zmiana barw z ciepłych na neutralną i na zimną. Naciśnijmy zatem. I teraz mamy barwę ciepłą. Naciśnijmy znowu. Teraz mamy barwę neutralną. I naciśnijmy jeszcze raz. Mamy barwę zimną. Także bardzo fajnie, że taka opcja się tutaj znalazła. Mamy taki szybciutki przeskok. Dobra, idziemy dalej. Tutaj znajduje się tryb relaksu. Czyli po prostu taka ciepła barwa. Taka troszkę jakby słabsza. Dalej mamy tryb nocny, czyli bardzo takie spokojne światełko. Dobra, ja teraz to zwiększę. I przechodząc dalej, mamy tutaj timer, który jest odpowiedzialny za to, że na przykład ten plafon z automatu po 30 minutach, tak jak tutaj jest napisane, wyłączy się. I mamy tutaj takie dwa serduszka i jest to po prostu zapamiętywanie naszych ustawień. Wszystko jest tutaj sygnalizowane za pomocą takiej czerwonej diody. Z tego co ja pamiętam, żeby się połączyć z tym pilocikiem, z tym plafonem, to na samym początku musicie przytrzymać dłużej klawisz zasilania, tak przez około 3 sekundy, żeby on się zesparował z tym plafonem. Chciałbym Wam pokazać realną jasność tego plafonu, no ale niestety nie jestem w stanie, tak jak wcześniej mówiłem, no kamera zakłamuje. Tutaj jest to wszystko przyciemnione. W rzeczywistości jest o wiele jaśniejsze. No ale dobra, tak może pokrótce. No, tak to wygląda na zimnym oświetleniu. Zmieniam na ciepłe. I zmieniam na neutralne. I z powrotem na zimne. Cały pokój jest mega fajnie oświetlony. To Wam gwarantuję. Także super. Super sprawa. Taki jeszcze szybki rzut na barwie zimnej. Tutaj te diody tak jakby się mieniły. Ładny efekt. Teraz widoczek przy barwie ciepłej. I widoczek przy barwie neutralnej. Tutaj jeszcze taki szybki rzut okiem na to, co jest tutaj w instrukcji napisane. Tutaj z kolei podają, że 43 W. Ale tak jak mówię, no światło jest mega fajne. Tutaj jakieś zestawy, instrukcja montażu.
Tak pomalutku tutaj przejadę tą kamerą. W razie czego niech ktoś sobie zatrzyma, żeby wiedział co i jak. Ogólnie powiem wam, że jak na razie jestem mega zadowolony z tego oświetlenia. No i tutaj pokrótce mamy w przeróżnych językach właśnie też objaśnienie pilota. Jak ktoś chce, to niech sobie zatrzyma ten filmik. Tutaj gdzieś mniej więcej po środku trzeba szukać naszego języka. No tak, to wszystko jest tutaj zlane. No i dobra, no i w zasadzie tyle. Tak jak mówię, no musicie sami na żywo zobaczyć, jak to świeci. Tak jak mówię, światło jest wyraziste, kamera tego nie oddaje. No ja jestem zadowolony. No i w zasadzie to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z wami żegnał. Jak najbardziej polecam ten produkt, plafon Visini Inspire. Kod tam na początku podawałem. Super, super sprawa. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.